Szanowni Państwo, to na oczach całej Polski Platforma Obywatelska pogrąża się w bagnie nepotyzmu, koterii, załatwiania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa w zamian za pożądane, konkretne stanowiska partyjne, polityczne, wyborcze. Proces ten nie jest odosobniony. Dzieje się to nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w całej Polsce. Słyszymy codziennie niemal o tym, iż w kolejnych miejscach na mapie Polski miały miejsca zdarzenia o charakterze nepotycznym. Miała miejsce protekcja polityczna, a wręcz można to nazwać również korupcją polityczną. Dolny Śląsk, do którego chcę nawiązać, drodzy Państwo, Szanowni Państwo, to miejsce, które zasłynęło już na mapie Polski jako szczególnie podatne na tego typu rzeczy. Niemal wszystkie afery, które gdzieś tam w Platformie Obywatelskiej pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilku lat, swój początek miały właśnie na Dolnym Śląsku, w siedzibie Jacka Protasiewicza i Grzegorza Schetyny. To właśnie tam ludzie Donalda Tuska rozpoczynali różnego rodzaju działania o charakterze nepotycznym. Tam właśnie miały miejsca spotkania na cmentarzach, stacjach benzynowych. Tam fałszowano wyniki wyborów. Przypominam sytuację w Wałbrzychu. To tam miały miejsca różnego rodzaju spotkania polityków mówiących o tym, co można robić z prywatyzacją służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, że tego bagna, tej sitwy, bo tak chyba już trzeba mówić o Platformie Obywatelskiej, ta partia przestaje być partią polityczną, staje się sitwą graniczącą niemalże z taką zorganizowaną grupą biznesowo-polityczną, czerpiącą pełnymi garściami zyski ze sprawowanych przez siebie urzędów i funkcji. Trzeba powiedzieć temu dość, w związku z powyższym Prawo i Sprawiedliwość stawia konkretne żądanie, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu porządek obrad został rozszerzony o informację prezesa Rady Ministrów wyjaśniającą, w jaki sposób ma zamiar przeciąć te korupcyjne, mówimy o korupcji politycznej, patologiczne zachowania jego podwładnych partyjnych. Chcemy, aby zdał relację, w jaki sposób ogranicza tego typu niepożądane, karygodne zachowania swoich kolegów partyjnych, koleżanek i kolegów partyjnych. Będziemy również oczekiwali od przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, że w najbliższym czasie zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie komisji poświęcone temu, czy w spółce Skarbu Państwa, mówię o KGHM-ie, takie zdarzenia, o jakich donosicie Państwo, donoszą media w ostatnich godzinach, są rzeczą odosobnioną, czy też absolutnie normalnym, codziennym procederem. Będziemy oczekiwali szczegółowych wyjaśnień, być może nawet będziemy formułowali wnioski do prokuratury, i spodziewali się tego, iż sprawdzone zostaną bilingi prezesów i członków zarządu KGHM-u, czy tego typu rozmowy, czy tego typu ustalenia, które miały służyć zwycięstwu pana Jacka Protasiewicza, ludzi Donalda Tuska, nie były rzeczą odosobnioną. No, proszę Państwa, nie ma żadnej afery taśmowej, są wewnętrzne sprawy, które powinny być rozstrzygane przez sąd koleżeński, ale w związku z tym, że sprawa została rozpalona, będzie rozpatrzona przez zarząd krajowy. W dniu dzisiejszym sprawa zostanie zamknięta już twardymi decyzjami. Mamy do czynienia z winami konkretnych osób, a nie pewnego systemu. I no, tu trzeba ubelować. Natomiast mam nadzieję, że dobrymi decyzjami dzisiejszego zarządu zamkniemy sprawę. No dobrze, ale wszyscy zamieszani w sprawę powtarzają, że to nie są jednostkowe przypadki, tylko że po prostu do wszystkich w okręgu, którzy są schetynowcami, dzwoniono z propozycją pracy w zarządach spółek. No. To są słowa, trzeba to udowodnić. Mam nadzieję, że wszystkie tego typu bulwersujące nagrania, wiedza tych osób, które o tym mówią dzisiaj, pod nazwiskiem lub nie pod nazwiskiem, zostanie ujawniona do zarządu i zarząd je z wszystkimi się zapozna i zamknie sprawę. Ja powiem tak, też trzeba zauważyć, że mieliśmy dość emocjonujące wybory na Dolnym Śląsku. No i jakby nie wszyscy panowie dostrzegają fakt, że te wybory już się zakończyły. Ja apeluję o to, żeby zimny kubeł na głowę, przedstawić wszystkie tego typu złe zdarzenia, do których się dopuścili konkretni ludzie Platformy Obywatelskiej. Wyjaśnimy to, ukażemy winnych i od jutra zaczynamy zajmować się zupełnie innymi sprawami, ważniejszymi dla Polski. Dziękuję. A czy Platforma robi sobie prywatny folwark z Polski? Platforma już dawno go zrobiła. Ten folwark rozwija się w najlepsze. Tylko ludzie Platformy Obywatelskiej dostają pracę. Tylko pomysły Platformy Obywatelskiej mają możliwość przejścia w
parlamencie, to państwo należy do Platformy Obywatelskiej. Chyba od roku 89 nie było tak w naszej tej najnowszej historii, aby jakaś partia zawłaszczyła sobie tak państwo. Platforma zawłaszczyła państwo. Czy i w jakim stopniu powinien się tymi sprawami zająć prokurator? Tam, gdzie jest podejrzenie o naruszenie prawa i popełnienie przestępstwa, powinien być prokurator, ale też wiemy dokładnie, że w wielu kwestiach jest tak zwana moralność, tak? I pewnych zachowań etycznych i pewnych zasad w polityce, że no nie zatrudnia się cioci, wujka, mamy, taty, tylko dlatego, że się ma własnego prezydenta czy prezesa jednej firmy. Ja nie chcę atakować rodzin żadnego polityka, bo oni też gdzieś muszą pracować, ale widzimy, że jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to jest tak naprawdę już patologia, a jeżeli jeszcze dowiadujemy się, że miejsca w spółkach, w zarządach tych spółek są kartą przetargową w popieraniu jednego czy drugiego, no to znaczy, że za nasze pieniądze po prostu chłopcy i dziewczyny w Platformie uprawiają sobie po prostu gierki. A może sprawa ma drugie dno? Może to jest próba doprowadzenia do wcześniejszych wyborów wobec sondaży, które dołują i dołować będą? Wydaje mi się, że to jest wypuszczone przez Tuska, aby zmobilizować Platformę Obywatelską i tu w parlamencie, i poza parlamentem. Uwaga, bo możemy stracić władzę, żeby się to wszystko uspokoiło. Ja dzisiaj nie widzę siły ani mocy w parlamencie, żeby zebrać wystarczającą liczbę głosów, aby skrócić kadencję Sejmu, bo to jest poważna liczba głosów, która musi być oddana. W samej Platformie Obywatelskiej posłanki, posłowie, którzy wchodzili jako ostatni do parlamentu z tych list, dzisiaj będą się bali i nie zrobią nic, co by doprowadziło, że w ciągu następnych 2 lat nie mieliby zasiadać, więc wolą siedzieć w tych ławach niż rozwiązywać Sejm. Nie, no na pewno powinno być wypalane żelazem wszelkiego rodzaju działanie, które no nie licuje tylko z zasadami, jeżeli tu zostało przekroczone prawo. To jest kwestia organów ścigania, czyli prokuratury, CBA, które powinna się tym zająć. No jeżeli są takie przypadki, które byłyby jeszcze, no bo ja nie wiem, jaka to jest skala, jeżeli to jest jednostkowy, na razie póki co chyba jeden przypadek, to oczywiście poseł powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, dotyczy to propozycji, to ta osoba powinna to złożyć zawiadomienie do prokuratury i to chyba się dzieje. Widzę raczej rzeczywiście dość ostrą konkurencję przy użyciu metod nie fair. Tego nie powinno być, nie powinno być przyzwolenia i dlatego uważam, że ta sprawa nie może być zamieciona pod dywan. Musi być rzeczywiste doprowadzenie do finału. W tej sprawie konkretnej z udziałem organów ścigania. Jeżeli chodzi o zjazd, to uważam, że akurat tu jest matematyka wyborcza, to tutaj demokracja decyduje. Natomiast chyba nie najlepiej dzieje się w regionie, skoro do takich rzeczy doszło. Być może powinno pewien nadzór nad tym regionem zarząd powinien ustanowić, ale to będzie pewnie przedmiotem obrad zarządu. Wciąż to wewnętrzne wybory, a jeszcze partiach rządzących czasem niosą z sobą tego typu nieprzyzwoite zachowania. Platforma według mnie powinna to błyskawicznie, bardzo szybko też wyjaśnić. Jeśli potrzeba, żeby do tego użyć organów zewnętrznych, to jest ich decyzja. Myślę, że koledzy sobie muszą z tym poradzić sami. Nie wiem, kto tutaj, na kim się chce mścić, kto tutaj wykorzystuje kogo, ale uważam, że nagrywanie rozmów jest rzeczą nieprzyzwoitą. Czy to jest w publicznym życiu, w polityce, to jest w życiu prywatnym. Sam się brzydzę taką formą. Czy nie powinna się prokuratura jednak tymi taśmami zainteresować? To było powoływanie się na wpływy w instytucjach publicznych. Prokuratura jest instytucją niezależną w Polsce i może z mocy prawa sama podjąć takie działania. Czy to ktoś zgłosi, czy nie, to jest nieistotne. Prokuratura może także z mocy prawa zająć się taką sprawą, jeśli uzna, że są rzeczywiście znamiona przestępstwa. A pan poseł uważa, że są? Nie znam wszystkich spraw do końca, to są tylko informacje szczątkowe, które widzimy w tej chwili. Myślę, że to jest sytuacja trudna. Platforma wpierw powinna wyjaśnić to wszystko dokładnie, zgodnie ze statutem, bo każda partia działa zgodnie z prawem o partiach politycznych, ma swój statut i ma własne organy typu Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński do pełnego wyjaśnienia tego typu zachowań. Posłowie koalicji, a nawet Paweł Graś już coraz śmielej przyznają, że może dojść do wcześniejszych wyborów. Może to, co się w tej chwili dzieje, to próba rozchwiania sceną polityczną na tyle, żeby przyspieszyć wybory, bo to ostatni dzwonek.
Słowa Pawła Grasia to przekaz wewnętrzny do Platformy Obywatelskiej. To próba zdyscyplinowania tych posłów Platformy, postraszenia ich. Albo będziecie się trzymać razem, albo będziecie kryć te afery, albo zaraz będą wybory i może was nie być w parlamencie. No ale nie ma co straszyć, bo to nie tak łatwo zrobić przyspieszone wybory. Prawo i Sprawiedliwość postawiło konkretne warunki. Nie zgodzimy się na po prostu rozwiązanie Sejmu. Mówimy twardo, wcześniej rząd techniczny, wcześniej odejście Donalda Tuska i oddanie władzy. Tylko wtedy zgodzimy się na rozwiązanie Sejmu. Więc musieliby nie uchwalić budżetu. To wiązałoby się z dużym chaosem w państwie, pewnym kryzysem, który by nastąpił. I to również odpowiedzialność, która spoczywa na Donaldzie Tusku. Więc nie ma co straszyć, a tej afery nie da się przykryć. To jest naprawdę... tak duża afera, kolejna, i tych afer już było tak dużo w Platformie Obywatelskiej, że to już więcej niż w Sojuszu Lewicy Demokratycznej za najgorszych czasów ich rządów. Dzisiaj naprawdę jest uprawnione te pytanie, które postawiłem. Czy to jeszcze jest partia polityczna Platforma Obywatelska, czy ludzie Tuska to zorganizowana grupa do załatwiania interesów?